Dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie Guitar Stories. Kłaniamy się dzisiaj, przypominamy, że naszym gościem jest Krokodyl, czyli Dariusz Kozakiewicz. Witam ponownie. Witajcie, kochani. Dzisiaj będziemy rozmawiać o gitarach. I powiem tak, jak zobaczyłem tę gitarę, to od razu pomyślałem o mojej córce, że jakby ona ją zobaczyła, to by ci ją zabrała. O. Masz ulubione kolory, róż, niebieski i fiolet. To jest po prostu... myślałem, że dziewczyny wolą czarne. Są niektóre też. Tak. Moja córka na razie wszystkie jest na kolory pod warunkiem, żeby była czarna. Co to jest za instrument? Bo to jest instrument, który wpadł mi w oko jako jeden z wielu oczywiście. Opowiedz trochę o tej gitarze. To jest no, jak chyba już trochę osób wie, że ja od pewnego czasu, właściwie od 15 lat gram, nazwijmy to, na swoich gitarach. Mhm. Czyli to jakby konstrukcyjnie one są klonem gitar Fendera, mhm, konkretnie model Stratocaster, ale na czym polega różnica? Ja po prostu dopasowałem jakby wszystkie elementy do swoich preferencji, do tego, co gram i jakie lubię mieć szyje, jakie lubię mieć tunery, tutaj progi, przystawki, no te wszystkie elementy, które sprawiają, że mogę wydobyć z niej tą barwę i te dźwięki, na których mi zależy. No zwyczajnie to nie jest nic wielkiego, a natomiast ona konstrukcyjnie trochę się różni, bo na przykład no Fendery mają trzy przystawki. Kiedyś tylko były single, od dłuższego czasu no, montują również humbuckera, dlatego że humbucker daje głównie no, mocniejsze brzmienie, szczególnie w tych trochę w cięższych gatunkach rocka. Można po prostu brzmi, riff gitarowy brzmiał będzie dużo ciekawiej, po prostu mocniej, głębiej. Stąd tego. Poza tym te przystawki są, na czym też jest różnica, te przystawki nie powodują brumu, tak jak, mhm, na przykład pick-upy singlowe. Zawsze pamiętam, miałem problem w studio, jak grało się, no głównie nagrywałem na wzmacniaczach Marshalla i innych, ale i lampowych wzmacniaczach, mhm, no to problem był po prostu z przystawkami, które brumiły, to przeszkadzało reżyserom, to trzeba było robić różne sztuki, wracać coś, no fazy i to był duży kłopot, także stwierdziłem, że będzie mniejszy, jak zastosuję tutaj przystawki bezszumowe, tak zwane noiselessy. Aha. To gitara jest robiona od początku przez ciebie? To znaczy ona się składa tak, zamówiony jest zupełnie nowy gryf. Mhm. Gryf jest z produkcji japońskiej, aha, bo uważam, że Japończycy akurat przypasowali mi pod względem profilu i pod względem progów. One, mhm, progi są takie medium, nie są, mhm, ani za niskie, ani jumbo. Natomiast ja bardzo lubię bardzo grube szyjki, mhm, które myślę, że też wpływają na stabilność i stroju, i dźwięku. To na pewno. I przenoszenia dźwięku. Bardzo ważne są też klucze. Mhm. Klucze są wygodne, są blokowane. Także jak się gra na z wibratorem obustronnym, to wtedy te klucze trzymają te struny, mhm, żeby one stroiły dobrze. No i oczywiście zerowy próg, który jest też bardzo ważny. A tak to gitara jest bardzo, bardzo prosta w sumie. Tu mamy neckowy. Na przykład. Thank you.
tak dalej. Prawda? Biały kolor zobowiązuje, nie? Zresztą ja zawsze lubiłem te gitary w kolorze kremowym. Biały nie do końca, jest trochę zimniejszy, ale kremowe body właśnie z białą płytką jest jakby takim standardem, kanonem i ona zawsze nie lubiłem nigdy, nie bardzo lubiłem czarny. Ja chyba nie mam czarnej gitary żadnej, tak naprawdę. Kolory, kwestia gustu, ale ja lubię kolorowe. O tym, że robiłeś tą gitarę, jak byłeś zakochany. No często. Często. Tak, oczywiście, że często. No wiesz, ja mam duże doświadczenie, jeśli chodzi o małżeństwo. Malowanie to jest kwestia... Ale wszystkie uważam, są do dzisiaj cenne. No oczywiście. Ze wszystkimi kobietami mam wspaniałe relacje. Jak doskonale wiemy, człowiek uczy się najlepiej na błędach. Przyjaźnimy się bardzo, naprawdę. To jest aż niezrozumiałe. Czasami jest wręcz niezrozumiałe przez innych patrzących na to z boku. A to świadczy tylko o tym, jak jesteś człowiekiem, skoro utrzymujesz dobry kontakt. Tak, tak, bardzo dobry. Powiedz mi, malowanie samo, to jest kwestia chwili, czy myślisz sobie, tę gitarę chciałbym mieć w Biedronki na przykład, a tę gitarę pomaluję w grafiki. A tę gitarę pomaruję na przykład w pieski i kogutki. Nie wiem nigdy, wiesz, nie wiem nigdy. Zawsze zastanawiam się nad jakąś kolejną. Natomiast co jest najważniejsze, nie chciałbym zakłócać jej, jakby malowanie nie powinno zakłócać jej pięknego kształtu. To znaczy nigdy nie robię czegoś takiego, żeby na przykład powodować u niej jakieś takie kreski czy ostre kanty na przykład, bo uważam, że korpus jest bardzo piękny, on zawsze tutaj ma swoje te okrągłości i staram się, żeby nie zakłócić tego charakteru jej. To bardzo ciekawe, co mówisz, bo to też można pójść dalej i taka gitara mobilizuje cię do odpowiedniego grania repertuaru na niej. To znaczy, tak? popatrzymy na inne też gitary i wydaje mi się, że ty to dostrzeżesz, wiesz, że one są wszystko pomalowane, ale one idą jakby gdzieś razem z tym pięknym kształtem. No wymyślono w 50-tych latach po prostu i to jest coś wspaniałego, że to do dzisiaj budzi. Tak, zresztą to jest taki korpus, z którym możesz zrobić bardzo wiele rzeczy. Możesz modyfikować, możesz malować, możesz nakładać różne materiały, różne metale. Ja mam na przykład dwie gitary, gdzie położyłem po prostu materiał piękny, który mi się akurat podobał, wiesz. Kolorowy, zresztą kupiony w Hiszpanii i szkoda mi było wyrzucić, ponieważ bardzo mi się podobał rodzaj kwiatu i kolorystyki, więc pokryłem po prostu gitarą. Jest na ścianie. Na przykład zrobiłem też, nazywam ją bursztynową komnatą, tą gitarę, ponieważ jest wyłożona częściowo bursztynem, częściowo blachą aluminiową, nie chromowaną, tylko aluminiową i ma pewne ozdobienia z łańcucha złotego. Więc to wygląda naprawdę dosyć ciekawie, wiesz? Super. Dosyć ciekawie. Tam, gdzie niegdzie są jeszcze perły, tylko że sztuczne oczywiście, miejscami, tam gdzie było pasy. I ona mi się bardzo podoba. Akurat uważam, że projekt mi wyszedł. Sam mogę nieskromnie to powiedzieć, bo niektóre na przykład tak nie do końca. Ale wiesz, jak już zaczniesz, to brniesz. No pewnie, że już tak. To brniesz. Ale wiesz, kiedy się zatrzymać? Nigdy nie wiem. Nigdy nie wiem, czy to już, patrzę, jak już powiedzmy jest tak już do końca, albo uważam, że już chyba mi się nie chce, bo jestem zmęczony, to ona przez jakiś czas stoi albo wisi, wtedy się patrzę na nią. Czy coś jej brakuje, albo czy nie brakuje. Zostaw ją, już jest ładna. Czy to jest temat już wyczerpany, czy nie, wiesz? No tak, no. Jak ty jesteś muzykiem perfekcjonistą, to nie jest temat wyczerpany, no to doskonale o tym wiemy. Nigdy nie jest wyczerpany, no naprawdę, nigdy. Zawsze coś brakuje jeszcze. Pierwszą gitarę mamy, zobaczmy następną.
No widzisz, tutaj zdecydowanie więcej się dzieje, ale te motylki widzę, że się przewijają tutaj też, ale one już są... No to właśnie ostatnio się przewijają te motylki, tak z wiosną coś mi tak, wiesz, a motylki, może dawno nie było motylków, natomiast to jest też, widzisz, taki projekt, który właściwie zaczynał się, o, to ci pokażę tu, o, właśnie na tylne ścianie. No widzisz. Tak samo był front, prawda? Taki sam był front. Ale tak jak powiedziałem, że czasami patrząc na gitarę, wiesz, czuję pewnego rodzaju znużenie, znużenie. W związku z tym ona wygląda dzisiaj tak. Usiadłem trochę, domalowałem pewne rzeczy, natomiast baza jest czarno-kremowa oczywiście, nie? Tylko po prostu zrobiłem odpowiednie kolory, dołożyłem parę elementów. No, ona nie ma tutaj ruchomego tremola i nie ma też, ma normalny maszynki, czyli stroiki ma normalnie takie typu vintage. Reszta jest właściwie podobnie to samo, skala taka sama, troszeczkę i ten też jest gryf, widzisz, trochę taki gruby. Te grube gryfy sprawdzają się i też przystawki noiselessy, humbucker i neck i właściwie to, no to tylko tyle. Ona, zresztą ja na niej nagrywałem, nagrywaliśmy płytę Natalii poświęconą Mirze Kubasińskiej. Aha. I nagrywałem na tej gitarze właśnie piosenkę, poszłabym za tobą. Czyli... No nie chcę być dłużej. A no teraz to był prawdziwy fus. Zresztą do tego jeszcze dojdziemy, bo będziemy rozmawiać o tym, co masz pod nogą. Ale zastanawiamy się, co ty masz w głowie, bo przecież kurde, tyle kolorów. Powiedz mi, jak ty malujesz taką gitarę, to ją oglądasz z bliska, czy ją kładziesz daleko i robisz jej zdjęcie i mówisz, najpierw, tam w lewej stronie najpierw, czegoś brakuje. Najpierw oczywiście maluję ją z bliska, ale wierz mi, że później ona po prostu, ona sobie stoi. I ja przyglądam się jej, rozumiesz? Czy jest zachowany odpowiedni balans między kolorami, między układem tego wszystkiego, wiesz, czy nie jest jakieś zakłócenie? Nie wiem, na czym to polega. No ja i tak patrzysz na nią i mówisz, kurde, tu jest piękna taka łoska, tylko ten przetwornik przeszkadza, no. No nie przeszkadza akurat. Ale oszczędzasz, omijasz przetworniki. No omijam, dlatego że wiesz co, jak gram, to i tak ona i tak odpadnie, wiesz. Dlatego muszę, chyba że miał kolorowe przetworniki, ale jak założę kolorowy przetwornik, też mi będzie brakowało czegoś, wiesz. To znowu namarzę na nim coś może, bo jest niebieski na przykład. Ja kiedyś pamiętam, miałem marzenie, żeby to zrobić ten w basówce swojej z lustra. Bo pamiętam, jak z Iron Maiden, tak, z lustra, lustrzany, jak tak. Iron Maiden kiedyś przyjechali w 86 roku, to właśnie basista miał to lustrzane. Padał na niego reflektor, to zajączki puszczał po widowni. Jechał tym lustrem. Strasznie się to efektowne, podobało. Efektowne bardzo, tak. No wiesz, mają cuda, na przykład Steve Vai ma wmontowane LEDy tutaj, wiesz, w nakładce. Że po prostu włącza sobie coś, nie wiem, jakimś przełącznikiem i te LEDy po prostu świrują po całym gryfie. Jeszcze jak on, wiesz, te swoje partie, rozumiesz, te szybkościowe, no to w ogóle jest efektowne bardzo. Plus jego wygląd też w ogóle... Przypomniało mi się, jak kiedyś poszedłem na wesele i grała orkiestra na żywo i jak zawsze jestem na weselu i gra kapela, to oczywiście podchodzę i sprawdzam, co tam jest. No nie? Tak. I zobaczyłem bęben, stopę, werment centralny tak zwany, który miał pełno jakichś żaróweczek w środku.
środku, nie? Dziwnych. Mówię, kurde, po co mu te żarówki? Tak. Okazało się, że jak orkiestra weszła i facet uderzył w stopę, to się zapalało na stopie smacznego, smacznego. A to świetny pomysł. Widzisz, świetny pomysł, świetny pomysł. Czy ty jak malujesz gitarę, to jest... masz plan, czy nie? Nie mam. Nie masz? Nie, nie mam żadnego planu. Nie mam żadnego planu. Właśnie tak podchodzę... Nie wiem, coś zaczynam od jakiejś kreski, kropki, aha, czy coś, wiesz, i dopiero dalej rozwijam. Ostatnio ciężko mi idzie, muszę ci powiedzieć, dlatego że brakuje mi inspiracji trochę. Mhm. Trochę mi brakuje inspiracji, wiesz, taki trochę, żeby odejść trochę od tego, wiesz, żeby wejść w coś innego. Nie wiem, może na przykład... zainspirowałyby mnie zwierzęta jakieś, wiesz, czy jakaś, czy roślinność, nie wiem, ptactwo na przykład, mm-hmm, takie na przykład motyle mnie zainteresowały, wiesz, bo są piękne, może jeszcze jakieś, ja lubię kolory, barwy, może papugi, może coś, mm-hmm, szukam, cały czas szukam. Czyli takie kolory dość rażące? Nie rażące, tak, takie... Tak. Bo pomyślałem o... Zdecydowane kolory. Lubię. Przez chwilę lubię o gwiazdach, ale ty bardziej idziesz w przyrodę właśnie. Lubię, przyrodę. Tak. Bardziej tak. Super. Idziemy dalej. Kolorową idziemy dalej. Mamy, białą mieliśmy tak i jest. Kremową. To teraz poprosimy fiolet z brokatem. Fiolet z brokatem, to wobec tego, czekaj, to wyjmę farbę i brokat będę miał, to od razu na miejscu zrobimy coś. No tutaj, Darku, drogi Darku, powiem ci, że żarty się skończyły. O, no tutaj, no bardzo, bardzo mi się podoba. Inspiracją był pasek fenderowy? Wiesz co, że kompletnie nie. Pasek to przypadek. Nie, pasek nie jest zły oczywiście, ale zupełnie przypadek. No bo wiesz, tych gitar trochę jest, tych pasków trochę jest, później one się tak czasami, jak chcę inną gitarę, to z kolei biorę inny pasek, bo mi trochę wygodniej, przyczony jestem. Natomiast wiesz, do czego zmierzam, że oczywiście, wiesz, fajnie mieć dużo gitar, ale właśnie teraz stwierdziłem, że zaczął trochę potencjometr trzeszyć, dlatego, że ona bardzo, bardzo dawno nie była używana, nie była grana. W związku z tym, wiesz, no musisz tę gitarę trochę ogrywać, prawda? I to jest niestety trochę bolesne, dlatego, że no nie ma kiedy tego zrobić. No po prostu, wiesz, jest tych instrumentów, jesteś, wiesz, grasz pewien program zespołem, jesteś przyczajony głównie do jednej, do drugiej gitary na zmianę. No ja ostatnio jednak używam wajchy. Wcześniej nie używałem, mniej używałem. Mhm. To jest akurat bez. Ale pamiętam, że tą ona przede wszystkim rewelacyjnie stroiła. Mhm. I ja ją użyłem, myśmy zagrali chyba koncert 35-lecia zespołem Perfect w Łodzi i na obrotowej scenie, wiesz? I ja właśnie na tej gitarze zagrałem cały koncert, ze względu na to, że wiesz, koncert był rejestrowany na żywo, nie ma czasu na podmianki, na zamianki, czy pęknie struna, czy coś nie stroi, a ona była taka pewna, wiesz? Ta gitara była wyjątkowo pewna, że zawsze pięknie zastroiła. Wiesz co, powiem ci, że na tak zwanym poza anteniu zagrałeś fragment Niemego Kina, piano, i ona przepięknie brzmi. No bo one ładnie naprawdę brzmią. Zobacz. Albo na przykład tak jeszcze można zagrać. Thank you.
No, troszeczkę efekty pomagają, prawda? Pięknie. Bo zawsze delay. Przetworniki to... różnią się od tego, bo minimalnie gitary... się różnią. Tak, minimalnie. To też są bezszumowe, tylko aha, że to jest zupełnie inna seria, bo to są inne mają magnesy po prostu. Tamte miały ceramiczne, a te są Alnico. Bardzo mi się płytka podoba, że tak zapytam, gdzie kupiłeś? U siebie kupuję takie rzeczy na balkonie. Wyciągam kawałek plexi, mam taką laubzegę, zresztą mam piłeczkę jeszcze mojego ojca, który był jubilerem, jak wspominałem. I wycinam sobie i te zawijam, te sreberka, tak jak świstak, wycinam sobie. I to jest przezroczysta, od spodu jest malowana. Aha. Tu i wycinanie tego, te otworki, wszystko, naprawdę to jest dużo pracy. I dużo pięknie pracy. Pasuje, wszystko jest spasowane. No jest taka ładnie. Zgrana jakby, no jeszcze zobacz, jeszcze tu jest, prawda? Mhm. Tu jest tył również zgrany i to jest, widzisz, te wszystkie rzeczy muszą być również zgrane tutaj z całością. No tak. Jakby. No. A tak z ciekawości zapytam, warstwy wierzchniej lakieru nie ma, bo możesz jeszcze coś domalować? Jest. Taka, jest to bezbarwne, tylko że matowy. Delikatna. A, matowy. Tak, matowy, tak. Matowy jest dlatego, że jest matowy. Wiesz, ja nie chciałem, żeby ona była na błysk. Taka matowa, matem. Jak to wpływa na brzmienie, jak nakładasz więcej farby? Niewiele to się wpływa. Różni, nie? Wiesz, to zależy jaki się ma instrument. Jak na przykład bym miał na przykład Stratocastera oryginalnego z 54 czy 5 roku, to w życiu bym jej nie pomalował. Mhm. Rozumiesz? Ze względu na szacunek do drzewa, do tego, że jednak wiesz, no gitara ma swoje lata, to takie gitary bym na pewno nie pomalował. To są wszystko nowoczesne rzeczy, także tutaj się nie boję o to, niespecjalnie o to dbam. Może coś w tym jest, ale nie przykładam do tego większej wagi, naprawdę. Ale przykładasz wagę na przykład do gryfu. Nie zauważyłem klonowego gryfu u ciebie. Mam gitarę z klonowym. Masz klonowy też? Tak, mam. Ale wolisz ciemne? Wiesz co, to zależy od tego, jakie przystawki używam. Bo jak są ciemniejsze, klonowy gryf w ogóle ma więcej góry, prawda? Więcej ma góry. Więc, a ja tak z tą górą nie za bardzo. Nie lubię, jak tej góry jest za dużo, wiesz? Ty bardziej Heban, palisander? Raczej palisander. Tak. Z kolei Heban jest za twardy. Mhm. Heban jest twardy, używany raczej w gitarach, które mają tak zwane true body, czyli nie są przykręcane na tą blachę, na cztery śruby, tylko są, gryf jest wklejony w korpus. W takim właśnie, w Gibsonach się używa Hebanowe, w innych gitarach, ale one są twarde. Dobrze brzmią, ale inaczej. To raczej mocne kapele, tacy wiesz, metalowe używają takich instrumentów, bo to jest po prostu twardy, mocny, solidny dźwięk. A te gitary mają bardziej miękki jednak. No ale też wydają całą prawdę, jak się gra piano, nie? Oczywiście. Otóż to. Piano pianisty. A co my możemy zagrać na pianie? A. Bardzo, ja lubię grać oczywiście, wiesz, ostro i przesterami i te skręczami, ale też ostatnio bardzo mi się podobają z kolei czyste zupełnie brzmienia, czyste brzmienia. Można wiele przekazać takim czystym brzmieniem. Właśnie, a propos tego, co ty teraz robisz, bo masz swój zespół i grasz swoją muzykę nową, ty bardziej idziesz w przestery, czy bardziej idziesz w akustyczne brzmienie? W przestery. Przestery. Tak. Ja się muszę teraz zaspokoić przesterami. Zaspokoić. Czyli teraz się możesz rozkręcić na scenie. Dokładnie. Chociaż się nie rozkręcam, bo wtedy miałem takie, a teraz mam takie mniejsze. Aha. Wiesz, i nie, bardzo głośno nie jest, ale bardzo mocno gramy. Raczej mocno. Są oczywiście takie miejsca balladowe, prawda? I jakieś takie klimaty nawet powiedziałbym w stronę muzyki jazzowej. Wiesz, jakoś tak
A może na jednej gitarze ci po prostu. Dobrze, powiem, powiedz mi, czy ta muzyka twoja jest nowa, bardziej improwizowana, czy bardziej... Oczywiście bardziej improwizowana. Bardziej improwizowana. Tak. Dlatego jest pewna trudność, bo właściwie zapisywanie w studio nie bardzo ma sens, bo to nie jest, bo to nie są piosenki, wiesz, 3,20, 3,30, czy 4 nawet minuty, tylko to są dłuższe formy, dłuższe grania, dużo improwizacji, co kocham i marzyłem od lat. Żeby stworzyć... Czyli Dariusz Kozakiewicz ma zespół, którego nie posłuchamy na nagraniach, bo nie zostaną nagrania nagrane. Nie. Zapraszamy zatem na koncerty i oczywiście będziemy wydawać płyty, płyty nagrania live. I mamy taką oczywiście. Będzie jedna płyta, na której są dwa utwory. Kiedyś pamiętam, dostałem płytę Jaco Pastoriusa, która miała 47 minut i był jeden utwór. No i dziwi się. Można? Można, no wszystko można. Nie no, aż tak nie, te, aż tak nie będzie. Ale oczywiście nie, to tak nie, nie mówię tak do końca na poważnie, że w ogóle nie nagramy, ale pewnie nagramy coś, Tylko że to jest na razie tak, że na żywo one w tej chwili się naprawdę spełniam się, wiesz, bardzo. No bo nie mówię, że tylko są po prostu takie rzeczy, bo są również i lżejsze i takie bardziej piosenkowe. No ale teraz jesteś scenicznym zwierzęciem, gracie koncerty i teraz myślę sobie o takim chłodnym analizowaniu tego, co się robi. Nagrywacie z własne koncerty i potem na przykład wracasz do tego i odsłuchujesz sobie, co można wyeliminować, a czego więcej, bo na przykład to jest dobre, to zażarło. Wiesz co, słucham, powiem ci, nie lubię tego słuchania, też powiem od razu, że niespecjalnie lubię, ale wydaje mi się, że coś jednak to daje odrobinę jakby innego spojrzenia, wiesz, właściwie nie ze sceny, tylko tak, tylko nie lubię słuchać tego od razu na dzień, na dwa po koncercie. No nie, no, to trzeba odpocząć. To trzeba odpocząć, tak. Chwilę, co najmniej miesiąc dopiero do tego wrócić i wtedy się objawia coś, co można zmienić na przykład, prawda? I powiem szczerze, że oczywiście najwięcej mam zastrzeżenia do siebie, bo na przykład, nie wiem, źle rozkręciłem solówkę, albo na przykład powinienem skończyć, a zagrałem za długo, bo te emocje gdzieś tam po prostu się rozpuściły niepotrzebnie. Chodzi mi o to, żeby jednak te emocje były, to jest najważniejsze. No to znaczy, jak jesteś niezadowolony do końca z siebie, to znaczy, że jesteś normalnym muzykiem. Tak już mamy. No wiesz, tak już mamy. No zawsze czegoś brakuje. No zawsze to będzie do końca. Poka następną gitarę.